Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus, wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601-100-100.pl. Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. Zaczęło się w 63, tak sobie przyjeżdżali i przyjeżdżają, bo miejsce fantastyczne do wypoczynku, blisko Wielkiego Miasta i mnóstwo atrakcji, proszę Państwa, o których teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi. Tak, naszymi gośćmi są pan Robert Wróbel, starosta Legionowski, i dr Maciej Sterniński, lekarz i ratownik Legionowskiego WOPR. Dzień dobry, witamy panów bardzo serdecznie. Niedawno obchodziliście, panie starosto, 50-lecie. Jak się zmienił bardzo ten zbiornik tutaj, ten akwen wodny? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jezioro zmieniło się bardzo, bardzo zmieniło się otoczenie jeziora. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na pogodę, nie chcę się bawić w pogodynkę, ale 32 stopnie, więc zapraszamy serdecznie, to można zobaczyć, że na samym zbiorniku potrafi w ciągu dnia wypoczywać i w jego najbliższej okolicy na plażach 5 tysięcy osób. Także to jest zupełnie nowa skala, jeżeli chodzi o odpoczywanie nad Jeziorem Zagrzyńskim, ale też i samo otoczenie, tak jak Pani powiedziała, zmieniło się bardzo, nowe obiekty, 4,5 tysiąca miejsc noclegowych, z czego połowa to 3 i 4 gwiazdkowe hotele. A jak to znoszą ratownicy? Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ratownicy muszą to znosić, tak jak powiedział Pan Starosta. W dzień taki jak mamy dzisiaj, tu może być nawet 5 tysięcy osób na akwenie, na powierzchni 3300 hektarów. To jest bardzo duże obłożenie. Prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, jest dosyć duże i temu wszystkiemu, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym osobom wypoczywającym, ale nie tylko, również mieszkańcom starostwa, współsłuży Legionowskie WOPR, organizacja, która tutaj na Zalewie Zegrzyńskim jest od wielu, wielu lat. My dzisiaj gościmy na terenie, Państwo gościcie na terenie naszej bazy i to jest nasze zadanie, żeby wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają i ci, którzy tutaj mieszkają, żeby czuli się bezpiecznie. I bezpiecznie, panie doktorze, wypoczywają, bo słyszeliśmy, że od początku sezonu nie było tutaj żadnego tragicznego zdarzenia i oby tak dalej. Na szczęście nie było. Ja myślę, że w tym jest duża zasługa zarówno edukacji, jak i prewencji naszej ciągłej obecności. Trzeba podkreślić, że baza, w której dzisiaj gościmy, to jest w pewien sposób takie zrealizowanie naszych celów, naszych marzeń, naszych ambicji, bo jest to baza, w której w tej chwili łączy się współdziałanie wszystkich służb ratownictwa. To jest zintegrowane ratownictwo. My oprócz ratownictwa wodnego mamy tam stację wyczekiwania kołowej karetki pogotowia. Mamy karetkę pogotowia w standardzie podstawowym. Uwaga, na wodzie. To jest karetka taka sama, jak którą znamy na kołach, ale jest to karetka wodna, która w przeciągu kilku minut jest w stanie dotrzeć do najbardziej oddalonego zakątka Zalewu Zegrzyńskiego. Mamy lądowisko przyszpitalne, czyli oczywiście nie mamy szpitala jeszcze, panie starosto, jeszcze. Ale jest to lądowisko, które jest oznakowane w systemie dla lotniczego pogotowia ratunkowego, czyli całodobowo może przyjmować w przypadku poważnych wydarzeń z zagrożeniem zdrowia i życia śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. No i wreszcie należy wspomnieć, że w naszej bazie również stacjonuje jednostka i mamy bardzo dobre współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną. No oczywiście policja, straże gminne, to jest oczywiście rzecz oczywista, o której tutaj trzeba wspomnieć, ale trzeba podkreślić, że współdziałanie wszystkich służb zapewniających bezpieczeństwo ludności jest bardzo dobre i raz jeszcze muszę podkreślić, że cieszymy ale się. Ale że się wtrącę, główna zasługa to WOPR, który jest obecny na 3 strzeżonych plażach nad Jeziorem Zagrzyńskim. To jest Wierszyw, Nieporęt i Serock. No właśnie teraz chcieliśmy porozmawiać o tej infrastrukturze, która tutaj rozwija się wokół. Dokładnie. I o atrakcjach. Wiemy, że jest to najbardziej popularne miejsce nie tylko dla warszawiaków, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają w okolicy. Czym dysponujecie tutaj nad Zegrzem? Reklamujemy się hasłem Przystań w sercu Mazowsza i to jest hasło w 100% odzwierciedlające położenie powiatu legionowskiego, gminy położonych nad Jeziorem Zegrzyńskim.
dla każdego można znaleźć coś, ofertę, którą może przykroić dla siebie. To jest oferta na weekend, to jest oferta na kilka godzin, żeby wyczarterować łódkę i wypłynąć na jezioro. To jest oferta też na wiele dni, bo tych miejsc noclegowych jest bardzo dużo. I zakres wypoczynku możemy wybrać pełne spektrum. Możemy jeździć rowerem po naszych ścieżkach rowerowych, prawie 400 km ścieżek rowerowych. Są szlaki piesze, są szlaki rowerowe, jak mówię. Można skorzystać ze zbiornika aktywnie, żeglarsko, można się uczyć. Jest Akademia Mateusza Kusznierewicza, naszego mistrza. Są spokojne, ciche zatoczki, mariny, na przykład Szanta Cafe, która jest tutaj wprost za nami, posłuchać muzyki żeglarskiej. Można również skorzystać z jazdy konnej w naszych stadninach. Są dwa akwaparki, gdyby zaczęło padać. To się nie zdarza często, szczególnie jak widać dzisiaj, ale jeżeli się zdarza, to dwa akwaparki, Serock, Nieporęt w Stanisławów I, akwapark Fala. Serdecznie zapraszam. Czyli każdy znajdzie dla siebie jakieś atrakcje. Panie starosto, a ile średnio tak w sezonie ludzi tutaj wypoczywa, przyjeżdża? To jest, właśnie rozmawialiśmy o tym z panem doktorem, dosłownie... Niepoliczalne? Tak, jest to niepoliczalne, natomiast wokół samego zbiornika, mówiliśmy o tej liczbie około 5000 osób, ale to jest, mówimy tylko i wyłącznie akwen i plaże. Jak dodamy do tego miejsca hotelowe, jeżeli by one się wypełniły w 100%, to mamy kolejne 5000. No i zaczynamy mówić również o tych, którzy wypoczywają, mają tutaj ogródki działkowe, tych, którzy przyjeżdżają do znajomych w okresie letnim po to, żeby odwiedzić plażę, i nagle się okazuje, że 110-tysięczny powiat może się tak dosyć szybko podwoić, jeżeli chodzi o liczebność. No aż tak to pewnie nie, ale te kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy osób przybywa tutaj latem, żeby korzystać z uroków powiatu legionowskiego. Nawet jeśli się trochę w korkach pomęczę, to jest jednak trochę bolączka, że z tym dojazdem jest tutaj trochę ciężko. No niestety nie wszystko zależy od nas. Tutaj uśmiechamy się do Generalnej Dyrekcji o przebudowę odcinka drogi krajowej 61 przez Legionowo, bo to tam te korki się tworzą. Bo bardzo tutaj nam, przez Zegrze się tak, bardzo nam zależy na tym, żeby ten odcinek został przebudowany, bo to jest arteria, która niedokończona niestety troszeczkę nam utrudnia życie i mieszkańcom, i wszystkim tym, którzy jadą nad jezioro, jadą na Mazury. Pomału zmierzamy, proszę Państwa, już do brzegu, ale jeszcze na zakończenie chciałabym pana doktora zapytać, o co musimy apelować do tych, którzy przyjeżdżają tutaj odpocząć? No to jest bardzo prosta odpowiedź. Zawsze mówimy to samo. Przede wszystkim o rozsądek. Z naszych doświadczeń wynika, że większość wydarzeń, w których mamy do czynienia z zagrożeniem, poważnym zagrożeniem, to są wydarzenia związane albo z brakiem rozsądku, albo z brawurą. Bardzo często tam dochodzi alkohol, więc tutaj ten apel jest, myślę, jak świat światem niezmienny. Rozsądek, umiar, rozwaga. Legionowskie WOP 24 godziny na dobę zapewnia bezpieczeństwo osobom wypoczywającym na terenie jeziora Zegrzyńskiego. Stara się zapewniać jak największe bezpieczeństwo osobom, które wypoczywają na brzegu. Jest telefon alarmowy plusa 601 100 100. Myślę, że warto, żeby ten numer wrył się w pamięć. I cóż, życzymy dobrego, udanego, mądrego, rozsądnego, bezpiecznego wypoczynku wszystkim, którzy przyjeżdżają w te tereny. Dokładnie, nad jezioro. O właśnie, jezioro czy zalew? Trwa jeszcze ten spór? Bo wczoraj miałem wykładnię przez mojego wujka. Ty nie jesteś nad jeziorem, nad zalewem. Nie? No właśnie. Panie starosto. Panie starosto. Każdy patrzy na mnie. No, drodzy Państwo, jezioro.zegrzyńskie.pl i to mówi wszystko. Zapraszam serdecznie. Dla przyjaciół zalew. Dla przyjaciół zalew. Sponsorem programu Lato Polsat News jest LG Electronics, producent fotograficznego smartfona LG G4. Sponsorem programu Lato Polsat News jest operator sieci Plus, wspierający aplikację Ratunek i wodny numer 601 100.